Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Franek czeka, domaga się porannych atencji. Lecą i gargamele. Ozzy na balocie, ich ulubiona poranna zabawa, wskakiwanie na balot słomy bądź siana. Są skubańce wysportowane. Tak. Zaraz i Mikuś wyskoczy. Jest i Mikuś. Właśnie mamy awarię przed chwileczką. Jak nagrywałam tutaj Ozziego i Mikiego na balocie, to spadły te belki. I tak mówię, dobrze, że mnie tam nie było, bo bym dostała w łeb. Albo mąż. A to Donio tam. Mąż mógł dostać. Nie, mąż nie mógł dostać. Nie. Bo kto by mi tutaj te cudne rzeczy robił? Cała ta belka nam się wywaliła. Kurze, to tylko cep wczoraj spadła. Tutaj, jak widzicie, idą takie belki. Tam kot się wściekał. To już wszystko przepruchniało, ale kilka lat temu kolega brał od nas słomę i jechał, zahaczył tutaj. Tutaj jest szyna. Wyrwał szynę i to tego. Tak, o! Właśnie jeszcze kawałek spadł. I wyrwał szynę i to tak było. Myśmy tutaj zawołali drugiego kolegę. No niby to było stabilne, ale wczoraj Edziu szedł i zobaczył, że tutaj coś zaczyna zwisać. No i tak z tatusiem przyszli i ocenili, że to trzeba zwalić. Zwalił tutaj to wszystko. Nie wiem, czy tu na kamerze widać. Poodbijał, żeby czasem nie spadło nam na głowę. Przyszedł kolega, który będzie tutaj nam to teraz robił, bo tutaj trzeba to wszystko podmurować, na tej szynie wesprzeć, żeby to się dalej czasem nie waliło. Nie także na tej szynie, tylko tam szyna jest, co wyleciała kiedyś. No. I ją się położy tu na poprzek i tak, no ale ona będzie tutaj do tej dopierana, czy nie? Tak. No, także będzie podniesione do góry, żeby to przejazd dobry z balutem. A teraz tutaj to spadło. Bo na tej dużej wywrotce, jak są źle ułożone baloty, czasami to lubiało przyhaczyć. No i tak właśnie tutaj no kolega przyhaczył, nie? Ostatnio przywoziłem te siano i trochę przyhaczyło, kurczę, i to obruszyło to całe. No i wczoraj nam to spadło na ziemię. I dzisiaj też. No dzisiaj to Donio się dzisiaj tu. Donio się tu. Donio z Frankiem. O, zobaczcie. Bo tylko głowę mu było widać. Z Frankiem się bawił jeden ze sprawców naszej belki. Ozzy, ty jesteś niemożliwy. Jeden wyszedł na chwilkę. Były dwa, ale jak tutaj ta belka spadła, to momentalnie kury podniosły larum, a cielaki uciekły do środka. I ten jeden jest taki bardziej nieufny, bardziej płochliwy. Boi się wszystkiego. I dzisiaj już najprawdopodobniej nie wyjdzie. Ten drugi jest bardziej odważny. Także i wśród zwierząt są osobniki, które boją się tak samo jak i my ludzie, tak i one boją się, czują strach, płaczą, a są takie heroje, że im tam nic. Ucieknie, schowa się do cycusia, mamusi, a za chwileczkę, jak tylko wyczuje, że już się nic nie dzieje, to hajda na dwór. Atrakcji nigdy nam nie brakuje, chociażby nawet takich jak tutaj ta przed chwilką. Zawsze coś się dzieje. Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Człowiek rano wstaje i nie wie, co go za chwileczkę będzie czekało. No tak jest na wsi, na gospodarstwie. Mniej odważny leży sobie tutaj przy mamusi. Jest i drugi, bardziej odważny. Oba czarne, praktycznie nie do rozróżnienia, ale na pierwszy rzut oka one są tylko nie do odróżnienia, jednak każde zwierzę
Każde bydlątko różni się, a to układem czaszki, a to uszami, oczami, nozdrzami, czy nawet chociażby prostotą przednich czy tylnych nóżek. Różnic jest bardzo dużo. No, ktoś, kto z nimi obcuje, tak jak my, to rozpoznaje bez problemu, nawet po obwódkach wokół oczu. Te dzisiaj będziemy kolczykować. A tutaj są wszystkie te cegły, które spadły nam z szyny, która tutaj była. No i teraz trzeba będzie to wszystko od nowa obsadzić, umocnić, związać, żeby tutaj no czasem nie doszło do dalszych uszkodzeń. Roboty troszkę będzie. No ale myślę, że tutaj kolega za dzień nam to ogarnie, ten temat. W stodole pod pułapem są dwa gniazdka. Niedługo przylecą jaskółki i zacznie się tutaj czyszczenie tych gniazdek. Co roku jak przylatują, to pierwsze co, te stare, które powrócą, zasiadają na swoich gniazdkach, przeglądają, czyszczą, usuwają jakieś resztki pajęczyn, a nowe pokolenie, które przybędzie, szuka miejsca i lepi nowe gniazdka. W tamtym roku robiłam liczenie gniazdek w naszym gospodarstwie i naliczyłam tych gniazdek chyba 38. Potem przyszedł taki czas, że kazano rolnikom usuwać wszystkie gniazdka z pomieszczeń, gdzie przebywa bydło, z obór. I my też tutaj z Edziem dostaliśmy taki nakaz, żeby te gniazdka usuwać. Ale w życiu żadnego gniazdka żeśmy nie usunęli. I tak jak Edziu tutaj mówił, i ja zresztą, że gniazdka zawsze towarzyszyły ludziom, zawsze były w gospodarstwach od zarania dziejów. I te ptaki ze zwierzętami żyły w wielkiej symbiozie, w wielkiej zgodzie. A potem ktoś nawiedzony się pojawia i każe te gniazdka usuwać. Hit ostatniego czasu, też tutaj Edziu gdzieś wysłuchał czy wyczytał, że w jakimś mieście tu w Polsce, w jakim to mieście te ptaki w parku przeszkadzają? Już nie pamięta, ale właśnie też banda nawiedzonych osób, bo to inaczej nie można powiedzieć, stwierdziła, że ptaki w miejskim parku przeszkadzają, bo jak idą na spacer czy siadają sobie na ławeczkach, no to robią, odchody spadają. Wiecie co? Gorszego idiotyzmu i głupoty w życiu nie słyszałam. Skoro ludziom przeszkadzają już ptaki, no to co się dziwić, że mamy to, co mamy? Jeżeli znikną ptaki, jak ten świat będzie wyglądał? Później są takie poronione pomysły, są takie poronione ustawy, jakie niestety mamy teraz. Właśnie wyszedł i drugi, ten mniej odważny. Dwa bącle zażywają kurażu na świeżym powietrzu. A oto i Ozik, i Mikuś, i mąż. Jaki głos! I krida. Małe cielęta jak biegają, to w śmieszny sposób zadzierają ogony do góry. Wiecie, co mogłabym tak stać? Patrzeć i patrzeć, ale trzeba iść zrobić swoje obowiązki. A wiecie, co jest najśmieszniejsze? Że osoby, które ostro występują w obronie praw zwierząt, przykuwają się do klatek, walczą o te zwierzęta jak lwica o swoje młode, pierwsze są przeciwko ptakom.
Później krzyczą, że w parkach przeszkadzają, że nie mogą być razem z bydłem, bla, 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 bla. Usuwać gniazdka, likwidować ptaki. Niestety obłuda, tak jest. Osobiście znam jedną taką osobę, która o prawa piesków walczyła pazurami, do krwi, dosłownie do krwi. Ale pierwsza była właśnie przeciwko jaskółkom, oknówkom, które zakładają gniazdka pod oknami domów. I pierwsza to gniazdko zwaliła. Fakty. W naszym gospodarstwie gniazdek się nigdy nie usuwało, nie usuwa i usuwać się nie będzie. A teraz oto akcja dla Was. Starcie pierwsze. Bucek kontra bucek. Różnica dwóch dni. Jeden podobno bardziej nieśmiały, drugi bardziej śmiały. Ale zobaczcie, charakterne po tatusiu. I zobaczymy, jak się zakończy tutaj ta walka. Nie bójcie się, kochani, to nie jest tutaj bijatyka. To są przepychanki, zabawy codzienne, poranne. No później, jak już byki są duże, rywalizują, walczą o względy samic, o pokrycie samic. Jeżeli ich jest więcej w stadzie, no to takie walki są już na poważnie. Ale teraz wszystko zabawa. Zwierzęta, tak jak ludzie, one potrzebują dużej ilości zabawy, pieszczot i przede wszystkim przestrzeni na świeżym powietrzu. Wtedy są szczęśliwe, rozwijają się bardzo dobrze. Tylko muszę zamykać bramę tam na ogród, gdzie mam szklarnię, bo jak ich się rano czy po południu wypuści, otworzymy drzwi do obory, to one jak z procy lecą przed siebie, nie patrzą gdzie. No i mogłyby mi tam polecieć raz, że zdeptać wszystko, co mam już wokoło szklarni, ponasadzane, to pół biedy, ale mogą wpaść do stawu. No i wtedy już byłoby gorzej, bo takie cielątko to i się utopić potrafi. Chociaż bydło umie pływać. Umie pływać, bydło świetnie pływa, no ale taki maluszek jakby do takiej zimnej wody wpadł, skurcz mięśni i różnie mogłoby być. Także tam brama na dół jest zamknięta, co by one tam nie poleciały. Mają wyznaczoną swoją przestrzeń tutaj i tam mogą się rozpędzić na łąki. I tam im w zupełności wystarczy. Widzicie? Same nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić. Czepiają się wszystkiego. Szkodniki, psotniki. A jak ich było 14, 18, jak tutaj tak biegały, i to ja już też kiedyś mówiłam, jak mama na sznurach zostawiła pościel, nie zebrała ją na noc, to rano już nie miała co zbierać. Wszystka pościel była porozciągana tutaj po całym tym placu. I jak mama wyszła, jak zobaczyła, to dostawała białej gorączki. Mąż za chwilę jedzie do lasu i ja idę dalej do swojej roboty tutaj w obejściu. Dzisiaj mam trochę wysiewów. Zaczynam już wysiewać kwiaty. Odcinek prawdopodobnie też będzie odcinek o mączce bazaltowej, o emach, bo jest bardzo dużo zapytań, co to jest, gdzie to kupić, jak to stosować. Takie odcinki już na bieżąco będą. No i na pewno będzie wysadzanie, tak, jasne, to za 2-3 miesiące pikowanie papryki, bo już bardzo ładnie mi wyrosła. Jest mamusia. A ty znowu nagrywasz. Tak, nagrywam. Mamusia weszła w swoich drugich oczach. Tak. Dzień się zaczyna. Każdy tutaj już zaczyna wychodzić z domu. No tatuś zaraz będzie się też szykował do lasu, a my kobitki do swojego działania. Do swojego, tak. Ale piękny dzień się zapowiada. Pochmurny. Ptaszki śpiewają. Pochmurny, cudnie, ale piękny. Cieplutko cudnie, jest. No. U nas na zachodzie już dzisiaj, godzinka 8 rano, mamy stopni, proszę, 8, o 8 rano. Wczoraj było jeszcze cieplej, było chyba 16 stopni do słoneczka. Tak, tak. Chodziliśmy na krótki rękaw, już tak, był taki moment w południe. Czas.
A ja sobie na ławeczce, jak siedziałam, opalałam się. A teraz trzymajcie się. Idziemy z mamusią na śniadanko. Z moim kurdupelkiem. Tak, ja już całkiem ale do ziemi rosnę. Mamusia zawsze mówi, że rozmawia z kwiatkami, bo one wtedy pięknie i tak, duże tak, rosną. Rozmawiam. Ale ja z tobą też rozmawiam i ty jakoś nie rośniesz. No nie rosnę, ja coraz niżej. Do następnego.